Po majowej porażce na turnieju w Miliczu i kolejnej nieudanej próbie awansu do pierwszej ligi, Chris Paul września wraca do treningów. Zarząd klubu, trener oraz zawodnicy spotkali się w poniedziałek 5 sierpnia w hali gimnazjum nr 2. Trener Marek Jankowiak zapoznał swoich podopiecznych z nowym planem treningowym. Wynika z niego, że po krótkim wprowadzeniu siatkarze będą musieli wziąć się ostro do roboty. Wytrzymałość. Wszyscy będą obowiązkowo trenować dwa razy dziennie, a niektóre grupy nawet trzy razy. Pomarańczowych czeka również wycisk na siłowni. Pierwszym sprawdzianem będą dwa wrześniowe turnieje. Jeden z nich odbędzie się we wrześniu. Na pierwszych zajęciach trener Jankowiak rozpoczął pracę nad wytrzymałością biegową. W kadrze jest pięciu nowych siatkarzy. Trzech z nich to doświadczeni zawodnicy z pierwszoligową historią. Daliśmy nowym siatkarzom pełną dowolność podczas autoprezentacji. Witold Chwasteniak, 34 lata, poprzedni klub KPS Sielce. Zainteresowania nie będę oryginalny, głównie sport. Witam, dzień dobry, Kasper Bielicki, pochodzę z Aleksandrowa Kujawskiego. Ostatni sezon spędziłem w Pronarze Hajnówka. Jestem wychowankiem Martonu Świnoujścia. Jakub Rąka, poprzedni klub MKS Kalisz, na pozycji przyjmującego. Witam, nazywam się Paweł Gajowczyk, lubię dobre jedzenie i bardzo dobre filmy. Witam, Łukasz Wilko z tej strony. W tym sezonie będę reprezentował barwy Chris Paulu września. Cóż więcej o sobie, od ponad miesiąca jestem szczęśliwym mężem. Ukończyłem fizjoterapię i w tym roku zrobię wszystko, żeby Chris Paul września awansował do pierwszej ligi. Wrzesiński klub nie miał żadnych problemów z pozyskaniem wybranych sportowców, ponieważ ma wyrobioną renomę w świecie siatkarskim. Po rozgrzewce zawodnicy przystąpili do pierwszej w tym sezonie rywalizacji, jednak nie we własnej dyscyplinie. Jeśli nowi Chris Paulowcy na parkiecie będą wyróżniali się tak jak na trawie, to zapowiada się naprawdę ciekawy sezon.